Zastaw się, a postaw się. Czy to podstawowa zasada organizowania wesela w Chinach? Przygotuj się na spore wydatki, jeśli masz zamiar wybrać swoją drugą połówkę z państwa środka. Czym różni się chińska ceremonia od polskiej i zachodniej? Fejkowy ksiądz błogosławiący nowożeńców i imitacja chrześcijańskiego ślubu. Czy to częste? Zapraszam na film, gdzie dowiecie się prawie wszystko o chińskim weselu. Jak zapewne wiecie, od wielu lat realizujemy filmy ślubne w Chinach i zdążyłem się już do tego nieco przyzwyczaić. Ale dziś jestem bardzo podekscytowany. Po raz pierwszy będę gościem na chińskim weselu. A bycie gościem w końcu do czegoś zobowiązuje. Materiał nagrałem dla Was wszystkich. Może być też przydatny dla tych z Was, którzy interesują się chińskim rynkiem ślubnym, jako na przykład fotografowie czy filmowcy. Zachęcam gorąco do subskrypcji i zaczynamy. No i cóż, moi drodzy, wesele w Chinach wygląda zupełnie inaczej niż u nas, aczkolwiek pewne tradycje można by porównać, pewne tradycje są podobne jak u nas. Zacznijmy od tego, że para młoda w Chinach powinna być ubrana w tradycyjne chińskie ubrania. Zapewne widzieliście nasze produkcje, które już nagrywamy w Chinach od 8 lat i zazwyczaj pan młody jest w garniturze, a panna młoda jest zazwyczaj w białej sukni, prawda? Natomiast nie jest to tradycja chińska. W tradycji chińskiej i pan młody, i panna młoda powinna być ubrana w czerwone ciuchy. Panna młoda w piękną czerwoną suknię, zwykle ze zdobieniami złotymi. Złoty to kolor bogactwa. Pan młody również w tradycyjne czerwone chińskie ubranie. Kolor czerwony to kolor szczęścia. Tak więc jak to możliwe, że panny młody są ubrane w suknię białą? To się wzięło dokładnie z naszej tradycji, to znaczy oni przez lata, nasiąkając tą kulturą zachodu, filmami hollywoodzkimi, przejęli tą tradycję białych sukien, aczkolwiek najczęściej nie rezygnują również z czerwonej i zwykle albo rano, albo wieczorem już po tej głównej ceremonii panna młoda znowu się przebiera w suknię czerwoną. Tutaj też widzicie taki fragment z wesela, które również nagrywaliśmy. Tutaj wesele było troszeczkę inaczej zorganizowane. W jeden dzień była typowa chińska ceremonia, państwo młodzi na czerwono ubrani, drugi dzień natomiast totalnie zachodnia tradycja, czyli państwo młodzi ubrani tak jak u nas, ślubują sobie w weselu plenerowym. Na dzisiejsze wesele nie muszę brać taksówki. Mam dziś osobisty transport. Przyjechał po mnie chiński kolega. Tym z Was, którzy się niepokoją o stan bezpieczeństwa w Chinach, donoszę, że kask jest tam jednak obowiązkowy, z tym, że policja patrzy na jazdę bez dość liberalnie. Przynajmniej w takich niewielkich miastach jak niespełna 3-milionowe Wuzhou w południowych Chinach. A przykład wesela chińskiego pokażę Wam na przykładzie naszej pary. To wesele nagrywaliśmy już parę ładnych lat temu, w 2014 roku w Nanjing. To jest takie miasto na południu Chin, blisko już granicy z Wietnamem. No i jest to wesele Lei i Oliver. Niech Was nie zwiedzi imię panny młodej. Panna młoda to Oliver. Możecie też zobaczyć trailer z tego wesela, który realizowaliśmy. Link macie powyżej. Przygotowania zaczynają się o bardzo różnych godzinach. Musicie wiedzieć o tym, że data ślubu, dokładnie godzina, w której ślub się zaczyna, w którym państwo młodzi powinni się spotkać, nie jest przypadkowa. Wynika to z chińskiej tradycji. Państwo młodzi obliczają sobie szczęśliwy dzień, dlatego wesela są od poniedziałku do niedzieli. Dzień tygodnia nie ma znaczenia, ale powinien być to dzień, który będzie wyliczony z ich dat urodzeń i będzie dniem szczęśliwym. Więc bardzo często zdarza się, że wesele zaczyna się na przykład o 4 rano i państwo młodzi spotykają się już o 6. Pierwsza tradycja, którą prawdopodobnie od razu zauważyli, która różni się od tego, co mamy w Polsce, a jest tożsama z tradycją amerykańską, jest to, że panna młoda ma swoje dróżki, pan młody ma swoich dróżbów. Jeśli chodzi o same przygotowania, wygląda to mniej więcej podobnie jak u nas. Pan młody się przygotowuje, pomagają mu oczywiście ci dróżbowie, którzy są jego najczęściej albo kuzynami, albo kolegami. Zazwyczaj jest to kilka osób, kilkanaście, nawet zdarza się czasami. Panna młoda natomiast przygotowuje się u siebie w domu, podobnie jak to ma miejsce u nas. Różnica jest jednak taka, że panna młoda przez cały dzień ma ze sobą make-upistkę, to znaczy wizażystka, która maluje rano nie tylko zwykle pannę młodą, ale również też inne osoby. Zazwyczaj jest z tą panną młodą przez cały dzień i maluje ją kilka razy, domalowywuje. Także jest obecna z nią od początku do końca wesela. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że makijaż w Chinach wygląda jednak zupełnie inaczej niż u nas. U nas stawia się na to, żeby panna młoda wyglądała świetnie przez cały dzień,
w realu, naturalnie. Zdjęcia, które są robione, mają być również naturalne. Natomiast w Chinach wygląda to zupełnie inaczej. W Chinach panna młoda jest bardzo delikatnie pomalowana, więc stąd ta wizażystka musi być z nią przez cały dzień, uzupełnia ten makijaż. Natomiast ten makijaż jest bardzo delikatny i jeśli chodzi o same zdjęcia, to makijaż zwykle dodaje się postprodukcji, to znaczy fotografowie pracują tam też zupełnie inaczej niż w Polsce. O tym kiedyś chyba myślę, że musimy zrobić kolejny odcinek, wywiad z fotografem chińskim. Tamta obróbka jest znacznie bardziej posunięta niż u nas i stąd ten make-up jest dodawany dopiero tak jakby w postprodukcji. Chińskie dziewczyny nie lubią mieć dużej warstwy kosmetyków na twarzy. No ale nasz pan młody już ubrany wychodzi z swoimi drużbami i udaje się do domu panny młodej. A ja tymczasem jestem przed hotelem, w którym za chwilę odbędzie się wesele. Czekam na pozostałych znajomych, aby wejść na uroczystość i powitać panę młodą. Żeby było śmieszniej, to w tym momencie się dopiero zorientowałem, że dokładnie w tym samym hotelu nagrywaliśmy kiedyś wesele. O, kilka lat temu. To było wesele takich bardzo fajnych ludzi, Kyle i Summer, pamiętam. Jak widzicie, przygotowania wyglądają bardzo podobnie jak u nas. No ale teraz przejdziemy do drugiej części, czyli przyjazd pana młodego. Tutaj troszeczkę wygląda to inaczej. Zobaczcie zresztą. Jak to w Chinach, wszystko kręci się wokół pieniędzy, więc pan młody i jego drużbowie muszą być zaopatrzeni w naprawdę solidną gotówkę, którą będą przez całe wesele rozdawać w specjalnych kopertach. To są takie czerwone koperty, które się nazywają po chińsku humbao, czyli szczęśliwe pieniądze, które później są dawane. No i nasz pan młody w tym momencie właśnie przyjeżdża do panny młodej. Często jest tak, że zanim zostaną w ogóle wpuszczeni do mieszkania, no to muszą rozdać tych kopert sporo. No a często jest też tak, że oni się po prostu, tak jak widzicie teraz na filmie, wdzierają po prostu do tej panny młodej. No ale jak to w Chinach, mężczyźni nie mają niestety lekko, dlatego że pan młody musi wkupić się, żeby dostać się do panny młodej. Jak to się odbywa, to zobaczycie za moment. U nas w Polsce, szczególnie na południu, a szczególnie zauważyliśmy to na Śląsku, jest taka tradycja, że pan młody również musi wykupić pannę młodą. Zwykle gotówką, czasami rzuca karty kredytowe, różnie to wygląda. Tak w ogóle napiszcie tutaj w komentarzach pod spodem, czy jest u was taka tradycja i czy spotkaliście się w ogóle z taką tradycją w polskim weselu. Natomiast oczywiście w chińskim weselu jest to absolutny mus. Dróżki panny młodej dają tutaj bardzo wiele takich zadań panu młodemu i tym dróżbom i jego kolegom do zrobienia, zanim wpuszczą ich do panny młodej. Te zadania oczywiście są bardzo różne na różnych weselach. Spotkałem się z bardzo wieloma grami. Tutaj akurat jest takie zadanie, że pan młody musi rozpoznać i drużbowie rozpoznać, który odcisk ust na chusteczce należy do panny młodej. To też troszeczkę podobnie jak na naszych zabawach na weselu, prawda? Czasami się zdarza na weselu później już wieczorem, że tego typu zabawy są również częścią naszych wesel. Także tutaj nie jest aż tak daleko, jakby się mogło wydawać. No i w pewnym momencie również bardzo często dzieje się to po prostu siłą. Oni po prostu tam chcą wtargnąć do tego pokoju, gdzie czeka panna młoda. Oczywiście muszą rozdać jeszcze dość sporą gotówkę. Na ostatnich weselach zauważyłem również, że już gotówki się nie daje często, tylko panny młode wyciągają swoje telefony, smartfony. A pan młody przy pomocy aplikacji WeChat, to taki chiński messenger z możliwością przelewania pieniędzy, skanując QR kod, dokonuje natychmiastowego przelewu bezpośrednio na konto dróżek, wykupując w taki sposób pannę młodą. A my wchodzimy do hotelu, gdzie za moment przywitamy się z parą młodą i zwróćcie uwagę, co za chwilę dostanę od drużbów na szczęście. To taka kolejna chińska tradycja. Piszcie w komentarzach, jeśli ktoś zauważył. Ale pan młody nie może się jeszcze zbliżyć do panny młodej, dopóki nie znajdą buta. But jest często schowany gdzieś w którymś miejscu w domu. No i czasami trwa to nawet 10-15 minut, zanim panowie przeszukują całe mieszkanie. Oczywiście w momencie, kiedy panowie znajdą buta, pan młody wtedy ma swoje obowiązki, czyli musi uklęknąć przed panną młodą, założyć jej tego buta. No i tutaj już nie ma jakichś takich norm, które w każdym przypadku wyglądałyby tak samo. Czasami pan młody po prostu całuje pannę młodą, czasami wymieniają się już w tym momencie obrączkami. No ale tak czy tak są już razem. Zaczyna się część oficjalna,
Czyli państwo młodzi dziękują swoim rodzicom. U nas w Polsce mamy taką tradycję podziękowań dla rodziców. Czasami się to dzieje właśnie wcześniej, czasami w kościele, czasami dzieje się to na sali. Tutaj w Chinach jest taka tradycja podawania herbaty rodzicom. W ten sposób młodzi oddają cześć nie tylko rodzicom, ale też dziadkom, czy też innym członkom rodziny. Jakbyśmy mogli to porównać? Ja myślę, że moglibyśmy to porównać po prostu do takich podziękowań rodziców, ale razem połączonych z błogosławieństwem. Dlatego, że rodzice siadając tam również wykazują aprobatę dla tego związku, no i wtedy dają młodym prezenty. To oczywiście zależy od tego, jak młodzi są majętni, ale często zdarza się na weselach, które realizujemy, że są to naprawdę duże naręcza złota, takie wiszące naszyjniki, wiszące bransoletki. Wtedy jest taka też tradycja bardzo częsta, że panna młoda i pan młody się karmią. To w ogóle często zdarza się też na weselach hinduskich czy pakistańskich, które też robiliśmy. Kiedy kończy się ta oficjalna uroczystość w domu panny młodej, pan młody, panna młoda i reszta gości, ale nie wszyscy, jadą do domu pana młodego. Tu jest taka kolejna tradycja chińska, czyli panna młoda nie powinna chodzić w tym momencie po ziemi. Panna młoda może być albo przeniesiona, tak jak to widzicie, przez pana młodego, albo może ewentualnie chodzić po takich ozdobnych ręcznikach, ozdobnych materiałach czerwonych, aby związek był szczęśliwy. Po przyjeździe do domu pana młodego historia się powtarza. Ceremonia częstowania herbatą, tym razem rodziców pana młodego, wygląda bardzo podobnie. Jest jeszcze jedna fajna, taka zabawna tradycja, że państwo młodzi przechodzą do pokoju pana młodego albo tego pokoju, w którym będą mieszkać, i tam spraszane są wszystkie dzieci, żeby skakały po tym łóżku. Chodzi o to, żeby w małżeństwie było jak najwięcej dzieci. No i po tej oficjalnej rannej części później wygląda to już zupełnie inaczej. Impreza zaczyna się dopiero wieczorem, ale tutaj w międzyczasie zaczyna się jeszcze duża praca dla filmowców i fotografów, dlatego że tutaj plener jest praktycznie zawsze w tym samym dniu. Także zobaczcie, jak to wygląda. Sesja plenerowa jest o tyle ważna, że większość gości przychodzi dopiero na wieczorną ceremonię. I bardzo powszechne jest, że młodzi pokazują im na dużych telebimach film z tego, co działo się wcześniej. Jest to film montowany przed główną uroczystością, w którym znajdują się też te ujęcia, które są zrealizowane na sesji plenerowej. No i tu widzicie jeszcze parę elementów z tej sesji plenerowej, o której mówiliśmy wcześniej. Tutaj panna młoda wyrzuca bukiet za siebie, podobnie jak to jest w tradycji amerykańskiej, albo u nas też na oczepinach. Natomiast to nie jest też tradycja chińska, to jest tradycja raczej zaczerpnięta z zachodu. O tym, jak dokładnie pracuje ekipa filmowa czy fotograficzna w czasie tego całego dnia, ale też w czasie tej przerwy, kiedy nagrywamy te ujęcia plenerowe, o tym myślę, że powiem w innym odcinku. To będzie bardziej odcinek właśnie dla filmowców, dla fotografów. A na dzisiejszym weselu zbliżamy się do najważniejszego momentu. Drzwi się otwierają i panna młoda wchodzi na salę. Ciekawe uczucie, całkowity luz. Pierwszy raz to nie ja jestem odpowiedzialny za film ślubny. Ale nie mogłem sobie odmówić nagrania dla Was kilku krótkich fragmentów. No i tu nasze wesele odbywa się akurat w hotelu w galerii handlowej, w wielkiej sali. No musicie wiedzieć o tym, że wesela bywają bardzo duże. No i tu Wam też muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę zawiedziony tym, że nigdy nie byłem na takim prawdziwym chińskim weselu, ale niskobudżetowym, takim niższym budżetem. Bo te wszystkie wesela, no to już znam, tutaj robiliśmy to wielokrotnie. Pamiętam, że Adam z raportu z Państwa Środka był na takim weselu. Tutaj u góry możecie zobaczyć. Polecam Wam ten materiał Adama, myślę, że jest dobrym uzupełnieniem tego odcinka. Ale my schodzimy na ziemię, wracamy do naszego drogiego hotelu. No i na wielu weselach jest też taka tradycja, że się podpisuje listę i dostaje się też czerwoną kopertę, czyli humbao od państwa młodych. Tak, tak, dobrze słyszycie. Nie tylko goście dają prezenty państwu młodym, ale też państwo młodzi dają prezenty gościom. Natomiast goście wtedy się już gromadzą na sali, no i ta główna część, oficjalna część za chwilę ma się zacząć. No i na początek na scenę wchodzą zarówno dróżki, jak i drużbowie i pan młody, który czeka na pannę młodą. Tu się różne rzeczy czasami dzieją, czasami pan młody recytuje jakieś wiersze, czasami śpiewa, czasami po prostu przemawia, czasami czeka. Oczywiście nieodłącznym elementem każdego chińskiego wesela jest MC, czyli Master of Ceremony, który mówi bardzo dużo średnio ciekawych rzeczy, który prowadzi całą imprezę. W
pewnym momencie drzwi się otwierają, no i panna młoda z tatą zwykle wchodzi, no a pan młody tymczasem czeka już na nich. No i tutaj widzicie podobną scenę jak u nas, scenę w kościele, kiedy panna młoda przychodzi z tatą, oddaje symbolicznie tata rękę panny młodej dla pana młodego, no i wszyscy mogą iść w tym wypadku na scenę, gdzie zacznie się oficjalna część. A na dzisiejszym weselu oficjalna część właśnie się powoli kończy, a my za moment zasiądziemy do stołów, gdzie zostanie podany smaczny, jeśli ktoś lubi, chiński obiad. Jest to prowincja Guangxi, ale jest to kuchnia kantońska, dość lekka, w której podaje się dużo owoców morza, zresztą tak jak widzicie. Chcę wam powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, w czym Chińczycy są zafascynowani zachodnim typem wesela. Bywają pary, które organizują wesela w imitacjach kościoła, gdzie mistrz ceremonii przebrany za księdza udziela im ślubu. Możecie zobaczyć przykłady w tym momencie. Nie jestem pewny, czy na filmie, który widzicie, ksiądz jest akurat prawdziwy i czy nowożeńcy nie są przypadkiem chrześcijanami. Gdy pytałem znajomych, którzy je realizowali, nie byli tego pewni. Ale generalnie, takie ceremonie fejkowe się zdarzają, chociaż raczej wśród bogatszych i parę musi być na to stać. Ale nie chciałbym, żebyście myśleli, że się naśmiewam z tego zwyczaju. Wielu Chińczyków interesuje się chrześcijaństwem, a ceremonię kościelną uważa za piękną. Szczególnie, że znają tą oprawę z wielu filmów hollywoodzkich. No i teraz przechodzimy do tego, co jest najważniejsze w weselu, czyli do przekazania sobie obrączek, no i wypowiedzenia przysięgi. No i tu muszę wam powiedzieć, że w Chinach w zasadzie nie jest to w jakiś sposób sformalizowane. Jest to bardzo różnie. Bywają wesela, na których młodzi tylko wymieniają się obrączkami. Bywają takie wesela, na których sami piszą swoje przysięgi. Zdarza się, że jest jakaś przemowa, że pan młody chce powiedzieć coś do panny młodej czy do gości. Bywaliśmy też oczywiście na takich weselach, na których do 600-osobowej ekipy, która znajdowała się na sali, 600 gości, występowali na scenie piosenkarze popowi, ale generalnie po tej części głównej wszyscy rozchodzą się do swoich stolików. No i tam wtedy zaczyna się oczywiście obiad. No i pewnie teraz zapytacie, a kiedy zaczynają tańczyć? No właśnie o to chodzi, że nie zaczynają tańczyć. Na weselach chińskich się nie tańczy, ani nie śpiewa. Wesele chińskie polega tylko na tej części właśnie oficjalnej, a później jest to obiad, na którym ludzie się spotykają, razem sobie rozmawiają. No i jeszcze w finałowej, powiedzmy, części tego obiadu państwo młodzi z rodzicami podchodzą do każdego stolika i piją wino czy jakieś mocniejsze alkohole, zwykle jest to wino, z pozostałymi gośćmi. I ten moment właśnie się zbliża na dzisiejszej imprezie. I do nas w tym momencie podchodzą państwo młodzi, więc nie pozostaje nic innego niż wznieść kielich za ich zdrowie. No i po tym w zasadzie jeszcze jakiś czas trwa to zgromadzenie i wszyscy rozchodzą się do domu mniej więcej o godzinie 10. Ale oczywiście nie zawsze tak jest. Coraz częściej jest tak, że występuje jednak zespół, to jest nowość. Występuje zespół, zwykle są to Filipińczycy, którzy są bardzo muzykalni. To jest taki występ, który trwa powiedzmy pół godziny, godzinka czy półtorej godzinki. Oni sobie tam troszeczkę pograją, pośpiewają, zwykle to bardzo fajnie naprawdę wygląda. A ludzie w tym momencie czy jedzą, czy stoją przy tym zespole i tam sobie słuchają, oglądają. I teraz chcę wam jeszcze powiedzieć kilka takich rzeczy kulturowych. Czy dla młodych Chińczyków wesele jest czymś ważnym? Tak, jest czymś ważnym. W ogóle rodzina jest tam ważna. Wesele jest również czymś ważnym. Jest to taka sposobność do tego, żeby pokazać, że jesteśmy zaradni, że jesteśmy bogaci. No i oczywiście później, żeby pochwalić się tym filmem, tymi zdjęciami ze znajomymi, żeby pokazać, że ja tutaj jestem człowiekiem sukcesu, bo tak naprawdę to jest ważne w Chinach. Pieniądze oczywiście są bardzo ważne, ale bycie człowiekiem sukcesu jest też bardzo ważne. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Już teraz wiecie, jak wygląda chińskie wesele. Też mam nadzieję, że jeśli kiedyś będziecie filmować, to ten materiał na coś wam się przyda. No a na dzisiaj to już, moi drodzy, tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, no i oczywiście oglądajcie już następny odcinek, a będzie on już wkrótce. Żegnam was serdecznie, trzymajcie się, na razie.